Niebieski błysk oświetlił całą okolicę. Gość mruknął pod nosem i cały plan w pic. Zdjął swój kaptur, potem cały płaszcz. Miał długie, czarne włosy. Na jego twarzy widać było bliznę przez prawe oko. Był ubrany w ciemnoszary strój, po jego boku widać było katanę. Ale wróćmy do mnie i klona. Trzy motylokotorożce, które biegły w naszą stronę, wyparowały, a w miejscu wybuchu stał przypakowany gość z podwójną aureolą i dużym złotym mieczem. I najlepsze jest to, że to byłem ja, ale jestem koksem.